Dzień dobry, tu Onet Audio. Jest poniedziałek, 14 października, to jest poranny briefing. Wszystko, co musisz wiedzieć o poranku oraz informacje o tym, co wydarzy się w ciągu dnia. Maciej Jednoralski, zapraszam. Na początek informacje ze świata. W Kalifornii, w pobliżu wiecu Donalda Trumpa, policja aresztowała 49-letniego mężczyznę z bronią. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, a zatrzymany miał przy sobie pistolet, strzelbę i magazynek o dużej pojemności, poinformowały w nocy amerykańskie media. Żołnierze misji pokojowej w Libanie pozostaną na wszystkich swoich pozycjach. Flaga ONZ nadal powiewa, powiedział rzecznik ONZ. Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanyahu zaapelował o ewakuację sił pokojowych organizacji z terenów objętych walkami w Libanie, a w poprzednich dniach Izraelczycy zaatakowali kilkakrotnie bazy ONZ, raniąc żołnierzy misji pokojowej. Pekin zaostrzył działania wobec Tajwanu, a chińskie wojsko otoczyło wyspę. Operacja specjalna nazwana Joint Sword 2024B koncentruje się na szeregu scenariuszy, w tym blokadzie kluczowych portów oraz atakach na cele morskie i lądowe na Tajwanie. Czas na wieści z kraju. Czasowe zawieszenie wniosków azylowych jest odpowiedzią na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii. Kontrola granic i bezpieczeństwo terytorialne Polski jest i będzie naszym priorytetem. Nasze decyzje i działania będą temu bezwzględnie podporządkowane, podkreślił premier Donald Tusk. Nie poprzemy tego rodzaju pomysłów, powiedzieli Onetowi politycy mniejszych ugrupowań koalicji rządzącej. Przedstawiciele Lewicy i Polski 2050 przyznają, że premier Donald Tusk nie konsultował z nimi swojego projektu zawieszenia w naszym kraju prawa do azylu. Jego ogłoszenie wywołało falę krytyki ze strony prawników i organizacji humanitarnych. W nocy w wyniku zderzenia dwóch pojazdów na ulicy Niedomickiej w Tarnowie życie straciły dwie osoby, a pięć kolejnych doznało obrażeń i zostało przewiezionych do szpitala. A co wydarzy się dziś, w poniedziałek? Na poligonie w Orzeszu w województwie warmińsko-mazurskim premier Donald Tusk oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w ćwiczeniach w zakresie testowania elementów do budowy tarczy wschód. Zbigniew Ziobro ma dziś stanąć przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Ziobro zapowiedział, że decyzję o tym, czy stawi się przed komisją, ujawni właśnie w dniu przesłuchania. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziś przed południem w Kancelarii Premiera wręczone będą pracownikom oświaty, nauczycielom i pedagogom odznaczenia państwowe. Za oknami ponuro o poranku, szukamy więc lepszych perspektyw, a pytamy o nie Grzegorza Walijewskiego. Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry. Dziś można powiedzieć, że cały czas jesień w takiej chłodniejszej odmianie w natarciu. Termometry wskażą wartości rzędu 7 stopni na Podkarpaciu, 9 na Podlasiu, pozostała część kraju to około 11-12 stopni. Sporo chmur, a na Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północnym Mazowszu nawet opadów będzie więcej do 15 mm, a w górach spadnie śnieg. Wiatr cały czas będzie odczuwalny. Na wschodzie porywy do 60 km na godzinę, a wysoko w górach do około 90 km na godzinę. A w połączeniu z opadami śniegu, no, może być tam niebezpiecznie, więc jeżeli wybieracie się w góry, uważajcie proszę na siebie. A w kolejnych dniach jest dobra informacja, jeżeli ktoś szuka bardziej słonecznej aury. Od około środy rozbuduje się wyż, więc będzie więcej bezpośredniego promieniowania słonecznego, a i na termometrach wyższe wartości. A prognozę dziś dla Onet Audio specjalnie przygotował Grzegorz Walkiewski z IMGW. Bardzo dziękujemy. Po więcej jakościowego dziennikarstwa zapraszamy do aplikacji Onet Audio. Na dziś polecam nowe odcinki Stanu Wyjątkowego, Rachunku Sumienia czy W Cieniu Sportu. Podsumowanie autorstwa Grzegorza Saja czytał Maciej Jednoralski, montowała Jana Cech.